W dzisiejszych newsach powiemy sobie o tym, dlaczego YouTube zaczyna ucinać zarobki kanałom przeznaczonym dla dzieci, bo bardzo wiele osób tego nie rozumie i sieją jakieś naprawdę dziwne plotki. Do tego trochę o Morawieckim versus Netflixie i to nie jest bait, poważnie, ten beef istnieje. A także kilka innych newsów, jak zawsze nie mamy czasu, zaczynajmy. Na początku pamiętaj, że jeśli chcesz być na bieżąco z tym, o czym ciekawym mówi się teraz w internecie, to zasubskrybuj ten kanał. Ja jestem Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk internetu, to jest seria Hop News, możemy zaczynać. Zacznijmy sobie może na szybko o 2,5 miliona odszkodowania, jakie chce Fame MMA od 12-latka z zespołem Aspergera. Uwielbiam zaczynać od takich przeterminowanych newsów, ten news już jest naprawdę przeterminowany i miał już tak parę dni, kiedy ostatnio mówiłem o nim w Hop News, tylko że ostatecznie wyciąłem to stamtąd, bo stwierdziłem, że tamten odcinek i tak już jest za długi i że przełożę to sobie na następny. Więc jeśli jeszcze ktoś z was nie wie, Fame MMA ma dosyć poważny taki problem pod względem wizerunkowym. Bo z jednej strony muszą mega walczyć z restreamami, czyli z nielegalnym restreamowaniem ich gali. Bo jeśli nie będą z tym bardzo mocno walczyć, to każdy zacznie odpalać restreama na YouTubie czy tam na Twitchu za darmo z ich gali. Nikt nie będzie kupował biletów na ich gale za 20 zł i nie będą generowali przychodów, więc no od razu muszą bardzo mocno z tym walczyć, bardzo ostro reagować. I tak też zrobili w przypadku, jak parę gali temu jakiś 12-latek restreamował te gale na swoim kanale. Ale no i przeliczyli liczbę osób, która obejrzała tego jego restreama razy 20 zł, czyli ta kasa, którą normalnie każda z tych osób powinna zapłacić za oglądanie legalnie transmisji z gali. Pełno artykułów obiegło polski internet o tym, że 12-latek transmitował galę w Fame MMA, a teraz został pozwany na 2,5 miliona złotych. Wyszło im, że to jest 2,5 miliona i w tym momencie zaczynają być trochę problemy. Bo okazało się, że chłopak ma zespół Aspergera i jego rodzice zaczęli mówić, że on nie jest w stanie przez swoją chorobę, nie jest w stanie przewidywać konsekwencji swoich zachowań, a że zostali pozwani na 2,5 miliona złotych, no i że skąd tacy normalni ludzie, jakoś normalnie żyjący, mają wziąć 2,5 miliona złotych, żeby zapłacić jakiejś firmie w sądzie, że to jest niemożliwe, no i że no, oni też, znaczy, że szkoda im, że ich syn zrobił coś takiego, że no ale, że to jest tylko 12-latek. Fame MMA chciało się dogadać i tutaj jest trochę nieścisłość, bo Boxdel nic o tym nie mówi, mówi, że nie chcieli żadnych pieniędzy, z kolei w artykułach piszą, że chcieli od nich 2,5 tysiąca złotych symbolicznie. Dla kogo 2,5 tysiąca złotych jest symboliczne, dlatego jest. Ale okej, możemy się umówić, że w porównaniu do 2,5 miliona złotych, to 2,5 tysiąca złotych, czy ile to tam dokładnie było, naprawdę jest do przeżycia, ale równocześnie chcieli wtedy nagrać filmik z tym dzieciakiem, w którym on przeprasza, że tak robił, po czym wszystkich przestrzega, żeby nie restreamować, bo to się może bardzo źle skończyć. Pomimo olbrzymich strat finansowych, Fame MMA od początku nie miało na celu ukarania rodziców żadną karą finansową. Wezwanie do zapłaty to nie pozew sądowy. Rodzicom Aleksandra zaproponowano ugodę polegającą na wzięciu wraz z synem udziału w filmie edukacyjnym na temat tego, co powodują retransmisje i że jest to łamanie prawa. Tak samo jak była ta akcja, że ten gość tam pojechał do jakiegoś chłopaka, który go wyzywał, z Poznania zresztą, czy tam robił jakieś mega ofensywne memy o nim, coś takiego było i zamiast go pozywać, to stwierdzili, że nagrają film, w którym przestrzegają, żeby nie hejtować. No tylko, że tutaj rodzice się nie zgodzili i zaczynają być kolejne rozbieżności, bo rodzice powiedzieli, że to nie było do końca jasno ustalone, że oni chcieli, jakby są otwarci na jakieś propozycję dogadywania się, ale że taka propozycja, taki film musiałby być jasno ustalony po to, żeby ich dziecko dobrze wypadło w czymś takim i tak dalej. I że tutaj ze strony Fame MMA nie było żadnej konkretnej propozycji. Z kolei Fame MMA opublikowała na swoim Facebooku oświadczenie, że no było dosyć mocno jakby przedstawione, dosyć jasno, czego oni oczekują po takim filmie i że wydaje im się, że taka propozycja jest w porządku. Ale rodzice jednak wybrali, że najpierw pójdą z tym do mediów. I Fame MMA znalazło się trochę w potrzasku, bo z jednej strony nie mogą odpuścić tej sytuacji, nie mogą powiedzieć, dobra, jakby żyjcie sobie, my już nic od was nie chcemy, bo to by oznaczało, że każdy może sobie restreamować ich galę, kiedy mu się w ogóle spodoba, a jak coś się stanie, to najwyżej głośno zacznie krzyczeć, że ojej, chcą mi zabrać pieniądze. Ale z drugiej strony też dosyć słabo wyglądają artykuły na dosyć popularnych portalach z nagłówkami, że Fame MMA chce 2,5 miliona złotych od rodziców 12-latka chorego jeszcze. Nie chcieliśmy od nich żadnych pieniędzy. Chcieliśmy po prostu nagrać taki film. Okazało się, że wcale nie pozwali go tak technicznie rzecz biorąc na 2,5 miliona złotych, tylko to jest wezwanie do zapłaty, a pozwali go tam na jakąś mniejszą kwotę, która nadal jest bardzo duża, bo to jest tam kilkaset tysięcy złotych. Czyli nadal pieniądze, których przeważnie myślę, że większość ludzi
nie ma. I to jest w tym momencie ciekawa sytuacja, bo z jednej strony nie rozumiem, dlaczego jeśli by Fame MMA jasno podało warunki, na jakich chcą nagrać ten film z tym chłopakiem, dlaczego ci rodzice mieliby się na to nie zgodzić od razu, tylko zacząć to nagłaśniać. Czyli coś, nie wiem, czy może rzeczywiście jednak był tam jakiś haczyk, ale wydaje mi się, że Fame MMA mimo wszystko stara się wyjść z tego jak najbardziej w porządku, jak tylko można. To znaczy, jakby zapowiadają, że będą konsekwencje i tak dalej, ale że no tutaj w tym wypadku odpuszczą, no bo trudno wymagać od jakiejś rodziny 2,5 miliona złotych. Jestem ciekaw, w jaki inny sposób można by rozwiązać taką sytuację, bo ja nawet nie za bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić. Jedyne co, to na Fame MMA 6 ten 12-latek versus Boxdel. Taka walka rozwiązałaby ten konflikt. Boxdel, przemyśl wyzwanie tego chłopaka. Medialnie to by się mega rozniosło. Jako, że mamy dzisiaj dużo takich newsów związanych z samym YouTube'em, ale nie z żadnymi YouTuberami, to może walnijmy sobie... Naprawdę użyłem takiego słowa. Może... Nie wiem, jak wybrnąć z tego zdania w tym momencie. Nie walnijmy sobie news tutaj, tylko... Opowiedzmy sobie o jakimś newsie związanym właśnie z YouTube'em. W Chinach już jakiś czas temu rozegrało się coś, co tam jest określane jako wojna streamingowa, to znaczy zaczęło być w pewnym momencie bardzo dużo różnych serwisów streamingowych, z czego żaden nie mógł uzyskać jakiejś wyraźnej przewagi nad całą resztą, a każdy z nich dążył do tego, żeby być czymś takim jak YouTube dla zwykłych filmików, czyli no wiecie, taką domyślną platformą, na której są wszyscy streamerzy i która jest taka najbardziej oczywista, że jak chcesz obejrzeć streamy, to wchodzisz tam. W tym momencie dokładnie coś takiego samego przeżywamy, tylko jakby w naszym europejsko-amerykańskim świadku. Bo okazuje się, że Twitch, YouTube i Mixer zaczynają ze sobą bardzo mocno konkurować na tym polu. Jeszcze ciekawiej się robi, jeśli spojrzymy, jakie firmy są właścicielami tych serwisów, czyli Amazon, Google czy też Alphabet i Microsoft, czyli znowu technologiczni giganci, którzy praktycznie w każdym obszarze, w jakim tylko mogą, to zawsze ze sobą starają się konkurować. I w tym momencie pomiędzy tymi trzema firmami zaczyna zachodzić takie zjawisko, jakie mogliśmy już obserwować właśnie w Chinach, czyli że te serwisy streamingowe zaczynają podpisywać ze streamerami umowy na wyłączność. Najgłośniejszą na razie tego typu sprawą było przejście z Twitcha na Mixer Ninja, czyli no mega popularnego streamera Fortnite. As of today, I will be streaming exclusively on Mixer. I know, it's exciting. Gość jest tak popularny, że grał z Drake'em w Fortnite'a na swoim streamie. Myślę, że mało który streamer Fortnite'a może zaprosić Drake'a do siebie. Okazuje się, że YouTube też już zaczyna podpisywać ze streamerami umowy na wyłączność i Twitch robi dokładnie to samo. I jesteśmy w momencie, w którym będzie mega interesujące obserwować rozwój wypadków, która platforma zacznie się wysuwać na prowadzenie, bo w Chinach wygrała ta platforma, która miała podpisane najwięcej jak najbardziej znanych streamerów właśnie na wyłączność. Więc, bo jakby funkcjami te platformy... no. Niewiele się różnią od siebie, ale właśnie tą unikalnością tych streamerów, że to właśnie na tej platformie będzie twój ulubiony streamer, to dzięki temu te platformy wygrywają. Następny news. W USA jest trochę problem. To znaczy tak naprawdę to nie jest problem, ale ciekawa sytuacja. Otóż okazało się, że pewien gość został skazany na dożywocie i ze względu na jego stan zdrowia wystąpiła taka sytuacja, że trzeba go było reanimować. I technicznie rzecz biorąc, gość umarł na chwilę. I okazuje się, że ten gość od paru lat próbuje udowodnić, że powinien zostać już wypuszczony z więzienia, bo skoro umarł na chwilę, a był skazany na dożywocie, no to jakby jego żywot w pewnym momencie się skończył, więc też skończyła się wtedy jego kara. Więc po tym, jak został jednak przywrócony do życia, to ten wyrok powinien wygasnąć, powinien być już nieważny. Okazuje się, że prawnie mają to jakoś tam to uregulowane, że nie, tak się nie dzieje i nie można tak łatwo obejść prawa i nie jest tak, że przez te wszystkie setki lat nikt się nie zorientował, jak obejść wyrok dożywocia. Ale sam fakt, że gość próbuje, stara się od paru lat jednak wyjść z tego więzienia, no jest całkiem ciekawy. Następny news. Cały czas się ciągnie sprawa naklejek dołączanych do Gazety Polskiej z napisem Strefa Wolna od LGBT. Już w momencie dystrybucji tego konkretnego numeru sąd nakazał zaprzestania, czyli zabezpieczenia przede wszystkim tych naklejek, czyli to w praktyce oznaczało zaprzestania dystrybucji tego numeru. Gazeta Polska odwołała się od tej decyzji i wyrok został podtrzymany. W uzasadnieniu sąd napisał, że naklejka z napisem Strefa Wolna od LGBT bez względu na miejsce umieszczenia oznacza całkowite wykluczenie osób nieheteronormatywnych. Ekskluzja ta może mieć charakter symboliczny, jak i realny. Rozprzestrzenianie takich treści jest równoznaczne z zachęcaniem do tworzenia stref wykluczenia, mobbingu i w skrajnych przypadkach
Get. Nie mam pojęcia. Co ważne, sąd porównał naklejki dystrybuowane przez Gazetę Polską do treści propagandowych III Rzeszy. Czyli m.in. Żydom i psom wstęp wzbroniony, czy Żydzi wchodzą na własne ryzyko. Pan redaktor naczelny tej gazety mówi, że to nie są wcale naklejki skierowane przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi, a jedynie sprzeciwiają się cenzurze i represjom za światopogląd. Że one są takie fajne, wolnościowe. Rzeczywiście absolutnie nie są wymierzone w żadnego człowieka. Po prostu osobom LGBT aż miło jest zobaczyć, jak gdzieś jest nalepione, że tutaj jest strefa wolna od nich. Następny news. Instagram zaczyna kopiować TikToka. To jest dłuższa sprawa, nie będę się nad tym za bardzo rozwodził, ale po pierwsze Instagram zaczyna już w coraz większej liczbie krajów ukrywać publiczny widok, ile kto ma polubień pod postem, tylko osoba, która opublikowała dany post, będzie to widzieć już za niedługo i cały czas to testują. Chociaż najprawdopodobniej dla twórców takich influencerów będą starali się wymyślić coś innego z tego, co zaczęli zapowiadać, ale na razie nie wiadomo co. A co ciekawe, ponieważ TikTok się strasznie rozwija, a TikTok nie jest Facebooka, co Facebookowi bardzo się nie podoba. A Instagram, nie wiem czy wiecie, Instagram należy do Facebooka, to jest, należy do tej samej firmy, do Zuckerberga, więc starają się coś wymyślić swojego, znaczy swojego, na tyle swojego, na ile wymyślili Snapchata na Instagramie. W tym momencie w niektórych krajach, takich jak na przykład Brazylia, można już korzystać z TikToka wrzuconego w Snapchata na Instagramie. Dokładnie wygląda to w ten sposób. Prawdopodobnie za chwilę we wszystkich krajach będziemy mogli z tego korzystać. Zuckerberg też ma jakiś pomysł na to, jak promować to w trochę inny sposób w tej zakładce Explore, nie zagłębiając się w szczegóły. Następny news. Dobra, przejdźmy do tego, o co chodzi z tym, że YouTube chce ucinać zarobki kanałom dla dzieci. YouTube jest postawiony w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji, bo jak pewnie wiecie, YouTube zbiera bardzo dużo informacji o użytkowniku i na tej podstawie wyświetla reklamy spersonalizowane do danego użytkownika. Tylko jest taki mały problem, że nie wolno zbierać informacji o dzieciach bez jakiejś wyraźnej zgody rodziców czy coś. Nie może być tak po prostu, że dziecko wchodzi sobie na YouTube, a YouTube nadal zbiera informacje o nim. W Stanach za dziecko uznawana jest osoba poniżej 13 roku życia. The age of a kid in the US is defined as anyone under 13. No i YouTube zaczyna mieć tutaj w tym momencie trochę problem. Bo do tej pory to robili, co prawda stworzyli aplikację YouTube Kids po to, żeby zgonić, że no przecież tam dzieciaki jak chcą, to mogą z tego korzystać i tam nie będziemy zbierać informacji od nich, że to jest osobna aplikacja YouTube Kids, tylko się okazało, że nikt tej aplikacji nie używa i nadal dzieciaki wchodzą przez przeglądarkę albo po prostu przez aplikację. If you create content for YouTube, this video is very important to watch as it describes changes to the upload process, all of your existing videos, and potentially your monetization. I w tym momencie twórcy przy każdym filmie muszą wybrać, czy film jest odpowiedni dla dzieci, czy nie jest. Na razie jeszcze nie do końca jest jasne, na przykład co z filmami, które są family friendly, ale które nie są przeznaczone do dzieci tak konkretnie. To znaczy nie są jakąś bajką na YouTubie dla dzieci, czy tam, nie wiem, uczą literek, ale są jakimś, załóżmy, nie wiem, show, które no nie mają przekleństw i jakby dzieci, no byłoby to coś, co mogłoby zostać puszczone gdzieś tam rano w telewizji. Co następuje w momencie, kiedy ktoś oznacza, że jego film jest dla dzieci, no czyli załóżmy tę taką najbardziej ewidentną opcję, kiedy ktoś zaczyna robić bajki na YouTube'a dla dzieci. Po pierwsze są wyłączane na takim filmie personalizowane reklamy, czyli zarobki prawdopodobnie spadną o około 60% z reklam na YouTubie u takich twórców. W Polsce okej, zarobki z reklam na YouTubie w Polsce to... Mówię tutaj o tych adsensowych, o tych automatycznych reklamach, a nie o konkretnych dealach, jak youtuberzy się dogadują z konkretną firmą. Ale w Stanach rzeczywiście można zrobić z tego jakąś kasę i nagle ci twórcy nie będą mieli możliwości takiej łatwej zarabiania. Dodatkowo pod takim filmem będzie wyłączona możliwość komentowania. Twórcy takich filmów nie będą mogli wstawiać ani end card, czyli to, co się wyświetla na końcu filmów, te takie okienka, które przenoszą do innych filmów danego twórcy, ani nie będą mogli wstawiać card, czyli to, co się wyświetla w rogu z takim i, tak, gdzie trwa całego filmu. Features like comments, personalized advertising, infocards, end screens and more won't be available on individual videos. Ale myślę, że najbardziej bolesny jest ten właśnie ucięcie zarobków plus jeszcze komentarzy, czyli nie wytwarza się żadna społeczność tak naprawdę pod takimi filmami. I teraz część twórców jakby zrozumiała to wszystko, o co chodzi i zaczęła się odwoływać do no, tego organu w Stanach Zjednoczonych, których jest odpowiedzialny za chronienie dzieci i chronienie właśnie między innymi danych dzieci, bo umówmy się, że gdyby takiego organu nie było i firmy by mogły zbierać tyle wiadomości, tyle informacji o dzieciach, ile tylko chcą, no to
dosyć łatwo byłoby im prać mózgi, że tak się wyrażę, reklamami, które byłyby tak idealnie stargetowane do tak małych dzieci, które nie są w stanie jakby krytycznie na nie spojrzeć, że mogłoby być to no, w jakiś sposób niebezpieczne. No ale w tym momencie zaczynamy dochodzić do trochę absurdalnej sytuacji. Okazało się, że w ogóle ten organ w Stanach Zjednoczonych nie jest do końca świadomy, nie był do końca świadomy, że wiąże się wyłączenie reklam personalizowanych, wiąże się z aż tak dużą stratą w zarabianiu twórców. Generalnie super ustawodawcy, którzy nie wiedzą, jak działa YouTube, ale mimo tego chcą jakoś tam ten YouTube nadzorować. Ale przyjęli petycję od twórców, którą mają teraz rozpatrywać. Jest za to druga część twórców, którzy zupełnie tego nie zrozumieli. Na przykład, nie wiem, pod tym filmem, który YouTube zrobił, trafiłem akurat na komentarz Jameza P. Ludzie, którzy są jakoś bardziej into filmy, komentarii w Polsce, takie niszowe, to myślę, że znają tego pana. I James, jak i wielu innych twórców, co wynika z liczby polubień pod jego komentarzem, nie rozumieją zupełnie, że to nie jest tak, że YouTube coś sobie wymyślił, że YouTube nagle teraz wymyślił, że będzie mniej płacić twórcom i też samemu postanowił, że w sumie chcemy mniej zarabiać na waszych filmach. W sumie jesteśmy korporacją gigantyczną, dla której no, bądź co bądź najważniejsze są pieniądze i to, żeby przynosić profit jakby dla samych siebie, ale tutaj akurat wymyśliliśmy, że nie potrzebujemy tych pieniędzy i że obetniemy stawki i wam, i my będziemy na tym mniej zarabiać. Co to dla nas za różnica? No właśnie nie, i wystarczy przez sekundę logicznie pomyśleć, że gdyby YouTube miał jakąkolwiek prawną możliwość utrzymać te wysokie zarobki dla twórców, to by to zrobił, bo po pierwsze im się to opłaca. Tu jest ta sama sytuacja co z demonetyzacją, jak twórcy się strasznie denerwowali na YouTube'a, że im mają demonetyzowane filmy i że YouTube, co ty robisz, że jak tylko są trochę nie family friendly, to od razu już chcesz demonetyzować, albo że w ogóle niesłusznie demonetyzujesz. Tylko że YouTube w momencie, kiedy zdemonetyzuje dany film, też na takim filmie nie zarabia. Tak samo jak twórca, to YouTube też, a nawet ponosi koszty jakiegoś hostowania takiego wideo. Więc YouTube, gdyby tylko mógł, to by monetyzował tak dużą liczbę filmów, jaką chce, tylko został postawiony w takiej sytuacji, a nie innej przez reklamodawców i musieli podjąć takie kroki, a nie inne, ale tak naprawdę chcąc, nie chcąc są po tej samej stronie, co twórcy w tym wszystkim. Tak samo jest też w tej sytuacji, dlatego naprawdę nie ma co się denerwować na YouTube'a i śmiać się z YouTube'a, że o, z jednej strony mamy tworzyć family friendly treści, ale z drugiej strony też nie za bardzo, bo jak za bardzo to będziemy mniej zarabiać, to jak my to mamy wypośrodkować, bo YouTube sam by chciał to wiedzieć. Niestety w takich obszarach prawo nie do końca mam wrażenie, że nadąża za tymi wszystkimi firmami technologicznymi. Widzieliśmy to już na przykładzie Facebooka, widzimy to teraz na przykładzie YouTube'a. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. O, jeszcze zapomniałem na przykład, jak było Acta 2, jak wychodziło, to ludzie też mieli pretensje do YouTube'a, że co wy robicie, czemu nam chcecie to zrobić. Tak, bo YouTube wtedy też świadomie po prostu chciał zrezygnować z całego rynku europejskiego. To nic, że mają jakieś miliardy rocznie z Europy. Wtedy też chcieli po prostu zrezygnować po to, żeby innym ludziom zrobić na złość. Następny news. Morawiecki versus Netflix. Rozwinęła się ta sprawa, o której w ostatnim Hot News mówiłem, że zostawiam wam link w opisie, ale rozwinęła się dosyć tak kontrowersyjnie, ponieważ w jednym z ostatnich seriali Netflixa, kiedy są pokazywane obozy śmierci, są pokazywane one na współczesnej mapie Polski i Polacy bardzo się zbulwersowali, według mnie słusznie, że takie pokazywanie sugeruje, jakby to Polacy budowali te obozy śmierci i jakby w momencie, kiedy jest to pokazywane na współczesnej mapie Polski, no to taki kontekst jest dla obcokrajowców, którzy mogą nie do końca znać naszą historię. Natomiast my jako Polacy raczej wiemy, w większości myślę, że Polska była wtedy okupowana przez Niemcy i że to Niemcy nazistowskie budowały te obozy. Poruszenie było do tego stopnia, że nawet Morawiecki na swoim Twitterze wystosował oficjalne oświadczenie do Netflixa, że ej Netflix, to nie jest do końca w porządku, co wy robicie. Czuję się naprawdę zaskoczony, że jestem z Morawieckim po tej samej stronie i razem w tym momencie nienawidzimy Netflixa. Netflix odpowiedział, ale po pierwsze tylko na polskim Twitterze opublikowali polską i anglojęzyczną wersję, ale tylko na polskim odmianie Netflixa na Twitterze, więc umówmy się, że dotrze to głównie tylko do Polaków, a Polacy jakby już znają swoją historię, więc nie ma to do końca sensu i nie do końca o to w tym wszystkim chodziło. Nie przeprosili w żadnym momencie, tylko powiedzieli, że okej, dodadzą jakieś tam napisy w tym momencie, żeby się... dwa razy powiedziałem momencie, które będą mówić o tym, że wtedy Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy, ale mapki mimo wszystko nie zmienią, gdzie jakby Netflix, możecie to zrobić, możecie wziąć ten film, zdjąć go, poprawić tę mapkę,
wyrenderować jeszcze raz i wstawić w to samo miejsce, w którym poprzednio był ten film. To jest wasza platforma, możecie robić na niej co chcecie. To nie jest tak, że puściliście jakiś film do kin, że dystrybucja poszła, nie wiem, dołączyliście płytę do gazetek, czy też już jest na wszystkich kasetach, we wszystkich wypożyczalniach wideo, trudno poszło, nie mamy tego jak zatrzymać, ten błąd już tak będzie. To jest na waszej wirtualnej platformie, która nie istnieje w żaden fizyczny sposób. Możecie w każdej chwili wszystko tam podmieniać i to tak, żeby widzowie nawet jakby nie odczuli tego, że nie wiem, nie jest tak jak na YouTubie, że musicie usunąć film i wrzucić poprawioną wersję jako coś zupełnie nowego. Możecie to podmienić tak, żeby widzowie nie odczuli tego w żaden sposób. Tim Morawiecki. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale Tim Morawiecki. Łapiks. Dajcie dużo łapiksów, dajcie dużo komentiksów, dajcie dużo subiksów i bardzo dużo dzwoniksów, bo czasem robię niezapowiedziane live'y, więc ten dzwonik jest fajną metodą, żeby o nich pamiętać. Mój Instagram hop.yt, tam mi naprawdę niewiele brakuje do 10 tysięcy followersów. Jeszcze niecałe 500. Jesteśmy już blisko. Będę mógł robić swipe up na stories. Ja jestem Hop, wasz najbardziej...